Studiuję technologię żywności i żywienie człowieka na Politechnice Opolskiej. Za chwilę mam obronę, na którą bardzo się stresuję. Tematem mojej pracy są probiotyki i prebiotyki w diecie. Temat wybrałam dlatego, ponieważ interesuję się mikrobiologią. Planuję kontynuację studiów również na Politechnice Opolskiej na kierunku zarządzania inżynierii produkcji. Nazywam się Kamil Łubak, jestem studentem Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, kierunek logistyka. Jestem już po obronie swojej pracy. Mój temat dotyczył logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie przewozowym. Na szczęście już po, strach ma wielkie oczy, ale nie ma się czego bać. Komisja bardzo przyjazna, wszystko przebiegło pomyślnie, także powodzenie dla następnych podchodzących po mnie. Nazywam się Patryk Kowol, studiuję logistykę na studiach inżynierskich na Politechnice Opolskiej. Właśnie jestem przed obroną. Temat mojej pracy dyplomowej dotyczy transportu drogowego międzynarodowego w firmie spedycyjnej. Zamierzam kontynuować naukę na drugim stopniu, również na logistyce, ze względu na to, że podobają mi się studia na logistyki na Politechnice Opolskiej i daje duże możliwości w kierunku wyjazdu na Erasmusa. Nazywam się Jarosław Kurcań, jestem studentem 4 roku logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Tematem mojej pracy jest koordynacja i planowanie drogowego transportu krajowego na podstawie firmy transportowo-spedycyjnej. W mojej pracy skupiłem się na wyborze odpowiedniego przewoźnika i planowaniu trasy odpowiedniego ładunku. Studiuję ten kierunek, gdyż wydaje mi się, że on jest bardzo przyszłościowy. Obrona wiadomo, lekko stresuje, nie jest to takie luźne, jakby się wydawało, lecz mam nadzieję, że mi się uda i chciałbym kontynuować te studia na kierunku magisterskim z tego powodu, że są one bardzo ciekawe, zajęcia są prowadzone w sposób nowoczesny, co bardzo pomaga mi się zdobyć doświadczenie w ogóle w całej tej branży i mam nadzieję, że uda mi się potem pracować w tym kierunku. Nazywam się Katarzyna Chwałek, jestem studentką 4 roku technologii żywności i żywienia człowieka. Właśnie wyszłam z obrony. Moim tematem pracy było wskazanie diety bezglutenowej i jej zasady. Byłam zestresowana, ale stres już zszedł i teraz tylko czekam na wyniki. Politechnika Opolska.